Witam serdecznie, Hubert Konarski. Wracamy z cyklem Okiem Doradcy Agri. Znajdujemy się w sadzie jabłoniowym w kwaterze odmiany Gala. Sady jabłoniowe już kilka tygodni temu zaczęły tą wegetację. Ta wegetacja w rejonie Grójecko-Wareckim jest bardzo zróżnicowana. Zróżnicowana, jeżeli chodzi o położenie sadów, ale też o różne odmiany. I tak na przykład na Goldenie cały czas mamy fazę nabrzmiewania pąków, fazę mysiego ucha. Tutaj na tej kwaterze Gali widzimy fazę mysiego ucha, ale są odmiany, są kwatery, gdzie już mamy widoczne pierwsze liście. Ostatnie tygodnie, miesiące to duża ilość opadów. I na starcie obecnego sezonu mamy dosyć duże zapasy wody. To cieszy, ale niesie za sobą też wiele problemów. Część sadowników informuje, że na niżej położonych kwaterach jest problem z wjechaniem do sadu, ze stoiskami wodnymi. No tutaj cały czas dyskusja, czy w tych miejscach powinny rosnąć sady. Ale o tym sadownicy informują. W poprzednich sezonach, gdzie tych opadów było mniej, takich problemów nie było. Ale duża ilość wody, duża wilgotność to też problemy, o których mogliśmy trochę zapomnieć w ubiegłych sezonach, kiedy tej wody w glebie było mniej. A mianowicie choroby systemu korzeniowego. Taki główny problem w sadach jabłoniowych, zwłaszcza w młodszych kwaterach i na podkładce np. P60 czy M26, to pierścieniowa zgnilizna podstawy pnia. W wielu sadach, zwłaszcza młodych sadach, może ona powodować wypadanie całych drzew. Wysoka wilgotność to też problemy z chorobami kory drewna. Jesień, wiosna i tak naprawdę zima, której nie było, to były idealne warunki do infekowania przez patogeny, które powodują właśnie choroby kory drewna. I chociaż jeszcze tego tak naprawdę nie widzimy, to przyszłe tygodnie, miesiące pokażą nam, że mamy do czynienia z naprawdę dużą presją. Wielu sadowników w sadach jabłoniowych już wykonało jeden, dwa zabiegi, czy to przeciwko chorobom kory drewna, czy przeciwko parchowi. Jeżeli mówimy o parchu, to obserwujemy, że po ubiegłym sezonie z dużą presją sadownicy z dosyć dużym respektem podchodzą do tej choroby. Jaki mamy obecnie stan, jaką mamy presję? Ten przebieg pogody jest dosyć dobry, jeżeli chodzi o walkę z parchem jabłoni. Bo co prawda mamy już gotowe zarodniki, mamy opady deszczu, ale jeżeli te opady deszczu występują, to często spada nam temperatura, mamy silne porywy wiatru, więc to wysychanie tkanki zielonej dosyć szybko następuje, więc tak naprawdę do tej pory nie doszło do żadnej groźniejszej sytuacji. I takie regularne opady to też dobra sytuacja, jeżeli chodzi o dojrzewanie zarodników, bo zarodniki nam cały czas dojrzewają i wysiewają się. Nie mamy do czynienia z sytuacją kumulacji tych dojrzewających zarodników i na razie nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że duża ilość zarodników w jednym czasie została wysiana, więc to jest dobra informacja. Co w najbliższym czasie? No powinniśmy kontynuować tą ochronę sadów. Czy to właśnie przeciwko parchowi, ale również przeciwko chorobom kory drewna. Ja zachęcam, korzystajmy jak najdłużej z tych preparatów miedziowych. One chronią przed parchem tak samo dobrze jak inne preparaty kontaktowe, a mają dodatkowe zalety. Ochronę przeciwko właśnie patogenom powodującym choroby kory drewna, ale również przeciwko bakteriom. Także jak długo się da, korzystajmy. Cały czas jest dyskusja, które produkty lepsze, które formulacje lepsze, czy tlenochlorki, czy wodorotlenki. Więc tutaj my na przykład w naszej ofercie mamy mieszaninę tlenochlorku, wodorotlenku w bardzo dobrej formulacji płynnej, odpornej na zmywanie, bo też o tej zmywalności produktów miedziowych dużo się dyskutuje, że one są bardziej podatne na zmywanie. Oczywiście jak z każdym produktem, jak z każdą substancją, dużo zależy od tej formulacji, więc tutaj Irone w bardzo dobrej formulacji płynnej, formulacji SC. Mamy wiele doświadczeń, które pokazują, że w porównaniu do innych produktów miedziowych ta zmywalność, ta odporność na zmywanie jest dużo wyższa niż chociażby w przypadku prostych formulacji proszkowych. Więc tutaj Irone jest na pewno dobrym wyborem, jeżeli chodzi o te produkty wiosenne.
Obecna faza rozwojowa to też faza, w której powinniśmy stosować produkty siarkowe, które będą nam ograniczały mączniaka jabłoni. Ubiegły sezon to też duża presja, jeżeli chodzi o szkodniki, o mszyce, o bawełnice. Więc tutaj też sadownicy, pamiętając o problemach z ubiegłego sezonu, chcą jak najlepiej wejść w ten sezon, żeby tą presję szkodników ograniczać. Pojawiają się cały czas pytania, kiedy stosować produkty olejowe. Ja odpowiem tak, im później, tym ten efekt jest lepszy. Tutaj Bertone jest produktem, który jest bezpieczny do stosowania nawet w fazie zielonego pąka w przypadku jabłoni, nawet różowego pąka. Jest to dobrze sformułowany produkt mieszanina oleju z kondycjonerami, który uniemożliwiają rozwarstwienie się tego oleju, które poprawiają nam pokrycie i tą efektywność zabiegów. W najbliższych dniach będzie nam się otwierało to okno na te produkty olejowe. Będziemy mieli też okres bez przymrozków, więc ta pogoda będzie nam sprzyjała. Ale tak jak powiedziałem, im później, tym te efekty zabiegu będą lepsze. Przy stosowaniu preparatów olejowych pamiętajmy o tym, że nie mieszamy ich w obecnej fazie rozwojowej z produktami siarkowymi i powinniśmy też między tymi produktami siarkowymi a olejem zachować 2-3 dni odstępu. Tak samo chociażby z kaptanem, ten odstęp powinien być jeszcze dłuższy do 5 dni. Oczywiście, jeżeli po siarce, czy po kaptanie, czy po oleju wystąpią nam intensywne opady deszczu, to ten okres przerwy między zabiegami możemy sobie skrócić. Obecna faza to czas, kiedy sadownicy stosują nawożenie doglebowe w swoich sadach. Część sadowników stosuje jeszcze nawozy wapniowe, nawozy potasowe, ale jest to również dobry moment na wysianie nawozów azotowych. Produktów zawierających azot na naszym rynku jest dosyć dużo. Mamy różne formy azotu, też dyskusje, która forma lepsza. Każda forma ma swoje mocne i słabsze strony. Ja tutaj chciałbym wyróżnić produkt Super N. Super N jest to produkt nawozowy, który o spowolnionym uwalnianiu azotu. Jest to produkt, który też nawet przy wysianiu w niskich temperaturach i niesprzyjających temperaturach do pobierania tego azotu czy przemieszczania go w glebie chroni ten azot przed stratami, czy to przed uwalnianiem amoniaku, czy też wypłukiwaniem form azotanowych w głąb profilu glebowego. Wielu sadowników pytało mnie, gdzie można kupić Super N46 właśnie w rejonach sadowniczych. Chciałbym też poinformować, zasugerować, że tak jak w poprzednich sezonach Apsat Biała Rawska dysponuje Superenem i wiem od chłopaków, że bardzo chętnie cały tutaj region Grójca będą dostarczali Superena, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to nasz sklep patronacki ten Superen posiada. Zachęcam do kontaktu z doradcami firmy Apsat. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, do komentowania, do zadawania pytań.